Dzień dobry. Ja przychodzę w takiej sprawie, bo mój syn interesuje się astrologią. Astrologią? Tak. Dobrze, proszę mówić dalej. Więc interesuje się astrologią i za dwa dni ma urodziny, więc chciałbym mu kupić jakiś prezent związany z tą dziedziną nauki. Dobrze, domyślam się, że chodzi o jakiś magiczny wisiorek, horoskop, coś w tym stylu? Nie. Proszę pana, astrologia to beznadziejne wróżenie i głupie przepowiadanie przyszłości. Natomiast astronomia to nauka zajmująca się badaniem ciał niebieskich i zjawisk zachodzących w kosmosie. Zawsze myliły mi się te dwie nazwy. Dzień dobry! Dzień dobry. Synu, mówiłem ci, żebyś poczekał w samochodzie. Ale miałem ci coś powiedzieć. Mam nadzieję, że powiedziałaś astronomia. No niestety twój tata się pomylił. Tato, tyle razy ci tłumaczyłem. Ale na pewno będzie pamiętał, jaka jest duża różnica między tymi dwiema nazwami. Oczywiście będę pamiętał. No, i tak ma być. Więc z prezentów astronomicznych mogę polecić bardzo dobrą ruską lornetkę i kilka książek o kosmosie. Hej, chciałbyś bardzo dobrą ruską lornetkę i kilka książek o kosmosie? Tak! Poproszę bardzo dobrą ruską lornetkę i kilka książek o kosmosie. Astronomia i kosmos. Ziemia. Słońce. Ile lat ma Słońce? $630. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Miej dzisiaj kosmiczny dzień. O, nawzajem. Nawzajem. Dobre hasło. Dzięki, ziom. Do widzenia. Dużo ludzi myli te dwie nazwy. Mam nadzieję, że pamiętacie, że astrologia i astronomia to zupełnie inne rzeczy. Cześć.